Jesteśmy w miejscowości Wilkowo nad Modrym Dunajem. Dotarliśmy do najodleglejszego punktu naszej wyprawy po Ukrainie. To tutaj w Wilkowie właśnie Dunaj zaczyna dzielić się i tworzyć deltę. Zaczyna się rozlewać tak, tworząc tak jak korzenie. Tworzy deltę, wpływając do Morza Czarnego. I właśnie ten główny nurt tej delty należy do Ukrainy, czyli jest wewnętrzną rzeką Ukrainy. Do delty biegnie częściowo po stronie tutaj ukraińskiej, a tam po drugiej stronie brzeg to już należy do Rumunii. A później kolejne odgałęzienia tworzą, że już ta główna gałąź jest ukraińska. Hello, my name is Kamil Konrad Rudnik. I share my passion for remote traveling, exploring and mountaineering. I invite you to join me and together uncover wonders of our planet. No i z tego miejsca chciałem się podzielić takimi moimi przemyśleniami z tych ostatnich dwóch dni. Generalnie z bycia nad Morzem Czarnym, no to muszę wam powiedzieć, że ja jestem typowym potomkiem I Rzeczpospolitej, czyli jestem człowiekiem lądu. Jestem człowiekiem lądu, a nie człowiekiem morza, bo generalnie ludzie się dzielą na ludzi morza i ludzi lądu. Ja, tak jak i I Rzeczpospolita, należę do ludzi lądu i rzek, a nie mórz i oceanów, tak jak na przykład Amerykanie czy Brytyjczycy. Oni głównie tworzyli floty wojenne i floty handlowe. Natomiast I Rzeczpospolita tworzyła wojsko lądowe i spływała swoje lony rolne rzekami do mórz i tam już inne handlarze, już nie Polacy, handlarze zajmowali się dystrybucją tych dóbr w otaczającym świecie. Także ja się cieszę, że jestem tutaj, w tym miejscu. Bardzo fajnie, tutaj naprawdę jest fajny dojazd. Koniec Ukrainy, koniec świata, można powiedzieć. Delta tworzy takie specyficzny mikroklimat, specyficzna roślinność. Rezerwat, można powiedzieć. I zobaczcie Dunaj, jak wygląda. No wiadomo, że rzeka jest zanieczyszczona. Wszystkie zakłady przemysłowe, wszystko po drodze z Niemiec, Węgier, Słowacji tam i tak dalej, Rumunii, Bułgarii. Nie wiem, przez jakie kraje jeszcze to, czy przez Austrię, czy nie, przez jakie biegnie Dunaj. Przez Belgrad chyba też, czy w Serbię. Także no mnóstwo krajów, ta rzeka, ścieki spływają do tej rzeki i na końcu spływają do Morza Czarnego. Także Wilkowo, miejsce fajne, warto je odwiedzić. Może nie są to Wilkasy, ale Wilkowo na Ukrainie. Zobaczcie, jaka tu łódeczka zaparkowała nad brzegiem Dunaju. Taka jednostka. Tu jeszcze poprosiłem pana na prywatnej posesji, wpuścił mnie, żeby wam pokazać właśnie, o widzicie, Dunaj płynie i tu macie jedną odnogę, tu macie drugą odnogę, dzieli się w ten sposób. Zobaczcie, jaka to jest tutaj, jakie to jest rozlewisko wielkie. Taka rzeczka do przepłynięcia, nie wiem ile tam jest, kilometr. Słuchajcie, chyba z półtorej godziny namierzałem tą najlepszą miejscówkę tutaj w Wilkowie. Zobaczcie, jak tu widać pięknie. Najlepsze miejsce na Dunaju. Wilkowie. Spokój, cisza. Chciałem się łódeczką przejechać, ale jest godzina już 17. Już wszystkie wycieczki, jakie się miały odbyć, to się odbyły. Także niestety, musimy się nacieszyć po prostu takim widokiem. I ogromem tej rzeki.
Słuchajcie, dopompowywałem sobie koło oponę, żeby było takie same ciśnienie, bo trochę spadło. Ale ja mam po prostu obsesję i sprawdzam wszystko przy okazji. I zobaczcie tutaj, widzicie? Widzicie, co tu się dzieje? Wygięło tu szpilkę. Tak powinno być. Kolejna awaria na Ukrainie. A niby sprawdzam, niby organoleptycznie patrzę, wszystko jest ok, niby nie było takich złych dróg. Odpadła, nie? Zobaczmy jeszcze tu, jak tu wygląda wszystko. Tu się trzyma, ta poduszka też się trzyma. No nie wiem, nie mam takiej śruby nawet na zamianę, nie wiem co zrobić teraz. Na razie tak zrobiłem, że śrubę wsadziłem. No i cóż, nie mam nakrętki, to jest jakiś gwint drobnozwojowy. Jadę tak, będę musiał to wymienić. Niedziela, godzina 19. Zajechałem do warsztatu, pracuje się. I próbujemy tutaj dobrać jakiś taki... Aż gorąca, bo tu żeśmy ją... Gwint był zjechany. Nakręciliśmy, poprawiliśmy gwint i teraz damy jakąś podkładkę i powinno jakoś trzymać, mam nadzieję. Ale widzicie, nawyk sprawdzania takiego każdym razem gdzieś tam klękam czy coś, patrzę czy ten, i udało się uratować, przynajmniej resor nie przestał działać. Jesteśmy w mieście Izmail nad Dunajem. Tutaj zatrzymałem się na nocleg. Około 70 km od granicy z Mołdawią. I tu widać, jak Ukraińcy korzystają. Słuchajcie, niedziela, godzina 21. Jeszcze mnóstwo ludzi korzystają z pięknej pogody i z wolnego dnia. Nad samym Dunajem prawie pusto. Ludzie się skupili na bulwarze przy Dunajskim i tam się toczy wieczorne życie. Witam. 11 dzień wyprawy. Rozpoczynamy w mieście Izmail nad Dunajem. W godzinie 8 rano już mnóstwo tutaj plażowiczów, starszych ludzi, ale też młodych, korzysta z uroków kąpieli wodnej. Nad Dunajem. No jakoś u nas na Wisłą 8 rano nie ma tylu ludzi, żeby się chcieli kąpać. Ciekawe dlaczego. Czy to wynika z natury Ukraińców, że nie patrzą, czy woda brudna, czy czysta, po prostu chcą się kąpać. Czy wynika z temperatury, jaka tu panuje już od rana. Ja bym na to stawiał, że jest po prostu gorąco i ludzie no przychodzą. Woda jaka jest, taka jest, kąpią się. Myślę, że nie jest czystsza niż Wisła. No u nas jakoś inaczej ta kultura wygląda. Stoję, słuchajcie, przed dylematem. Dlatego, że teraz czeka mnie wjazd do Mołdawii za 70 km, a nie wiem, w jakiej oni są strefie, bo nie ma ich na spisie Mołdawii, więc jeżeli nie są w zielonej strefie, to jak wjadę, to później nie będę mógł z Mołdawii na Ukrainę wjechać z powrotem, pomimo że jestem Polakiem, mi się wydaje, jeszcze się dowiem przepisów na granicy. Tego się boję najbardziej, że jeżeli wjadę i oni mi powiedzą, że nie mogę wjechać na Ukrainę, albo że mogę wjechać, ale tylko na przykład tam na 12 godzin. Także nie wiem, będę na granicy jeszcze się dowiadywał, jaka jest sytuacja.
Słuchajcie, jestem z powrotem na Ukrainie. Musiałem zawrócić z granicy mołdawskiej. Dlatego, że tam jest otwarty tylko korytarz długości chyba 2 czy 3 km z Giurgiulesti do Galacia na Rumunię. Wszystkich spychają. Nie można jechać przez Mołdawię, bo Mołdawia jest zamknięta ze względu na koronawirusa. I od razu dostajemy kwarantannę, 48 godzin tranzyt przez Rumunię i potem 48 przez ewentualnie Ukrainę. Więc wróciłem i bardzo fajnie się Ukraińcy zachowali, bo już mnie nie kontrolowali drugi raz, tak jakbym wjeżdżał na Ukrainę, tylko anulowali mój wyjazd. Zupełnie inaczej się zachowali Polacy, jak wjeżdżałem, jak mnie Ukraińcy nie wpuścili. Wróciłem z powrotem do Polski, Polacy jeszcze raz wszystko sprawdzali, tak jakbym normalnie wjeżdżał za granicę. Także to plus dla ukraińskich pograniczników. Więc tak, nie pokażę wam cycory, nie pokażę wam pomnika, gdzie umarł Żółkiewski. Wracamy teraz na Podole, czyli kieruję się na Odessę i potem na północ. Objeżdżamy Mołdawię i jedziemy na Podole. Taki jest plan. Kamieniec, Chocim i Okopy Świętej Trójcy. Pomimo tego, że nie wjechałem do Mołdawii przez przejście graniczne w Giurgiulesti, to jednak jadąc drogą E87, międzynarodową drogą, była możliwość wjechania na Mołdawię, chociaż na chwilę, żeby kruzik zaliczył kolejny kraj. Także możecie zobaczyć, jak wygląda przejazd bez kontroli paszportowej, natomiast drogi pilnuje wojsko. 24 sierpnia, godzina 20. Dojechaliśmy do Umania z Odessy, no i z Giurgiulesti, aż z granicy mołdawskiej, czyli zrobiłem dzisiaj 600 km. Staję sobie, jest godzina 20, zaraz się będzie robiło ciemno tutaj. Staję sobie gdzieś przy drodze, biorę prysznic, umyję się. I wtedy sobie pojadę jeszcze do centrum, już czysty, przebrany, wykąpany. Pojadę sobie do centrum i tam gdzieś na nabrzeże, gdzieś nad jeziorko i tam gdzieś poszukam noclegu w mieście. Okej, dotarliśmy do Umania po kąpieli, to już jest godzina 21. Wchodzimy teraz na nabierzeżną. Tutaj jakaś taka akcja fajna się dzieje. Wakacje. Umań, Ukraina. 333 km od Chocimia, najkrótszą drogą, ale chyba się nie odważę. Zobaczcie, jak fajnie. Cieplutko, kurde, ludzie się bawią. Siedzą sobie. Poniedziałek. Nie trzeba iść do pracy. Nie wiem, czy u nas tak to wygląda. No w Krakowie może tak. No to Umań jakiś tam jest. Muzyczka gra. Fontanny ten, jakiś pokaz. Świateł. Tak się żyje na Ukrainie. Na bogato. Muzyka klasyczna. Oczywiście nie każdy wieczór na Ukrainie tak wygląda. Świętują dzisiaj swój dzień niepodległości, 24 sierpnia 1991 roku. Świętują inaczej niż my, w środku lata, w upał. Tak bardziej na wesoło. U nas jednak 11 listopada. Raczej takie święto z
skłaniające do refleksji, do zadumy, do takiego głębszego patriotyzmu, zastanowienia się nad losem ojczyzny i dokąd zmierzamy. Tu bardziej tak na wesoło, inaczej to świętują niż my. Tak to odczuwam. Przez 300 lat, niemalże 300 lat, kiedy Kamieniec był we władaniu Polski, do miasta prowadziły trzy drogi. Jedna właśnie broniona przez Górny i Dolny Zamek nad Przysmykiem oraz dwie drogi prowadzące wzdłuż Doliny Rzeki Smotrysz, tutaj w kanionie dołem, przez Bramę Lacką, czyli Lachy, Brama Lacka, Brama Polska i przez Bramę Ruską. Pójdziemy za chwilę obejrzeć też te bramy, jak one wyglądają, jak wyglądały te podejścia. Przejdziemy się kanionem, podejdziemy też na zamek.